Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku, dokładniej drugim, związanym z questami tutaj przy wiosce, przy cygańskiej wiosce, ponieważ w poprzednim odcineczku, który możecie tutaj wejść sobie właśnie w tej chwili, to nagrywaliśmy questy tutaj w cygańskiej wiosce. Jak pamiętacie, łatwo nam się udało wbić dzięki tym questom siódmy level. A i co lepsze, są jeszcze dodane trzy questy tutaj w starych ruinach. I też są to bardzo, bardzo intuicyjne questy, że tak to ujmę. Pierwsze zaczynamy od razu tutaj u Ser Miotha, czyli od razu po naszym wyjściu dowiadujemy się, że musimy zabić tutaj pięć kruków, które są oczywiście obok nas. Jak wiecie, w poprzednim odcinku na sam koniec kupiliśmy sobie całkiem nowe EQ. Wszystko dostaliśmy na siódmy level. Dostaliśmy do tego jeszcze 1,5K, więc nasze EQ jest na tyle dobre, że jak widzicie, bardzo dobrze nam idzie. Do tego pamiętacie, że jeszcze mamy outfit. I oczywiście w razie W macie tutaj cały czas błogosławieństwo. Także można naprawdę dużo teraz będzie działać, jak się pójdzie na jakieś ekspowisko, ponieważ takie błogosławieństwo naprawdę będzie bardzo, bardzo dobre. I do tego, jak widzicie, itemki, jakie dostajemy teraz, są dosyć bardziej jeszcze wartościowe niż były dotychczas, więc będziemy mogli jeszcze więcej tutaj sobie na tym zarobić. No ale na szczęście zrobiliśmy tego questa. Otrzymaliśmy trochę expa, ja dostałem snapa, trochę pieniędzy i do tego jeszcze buty. Od razu zaczynamy questa numer 2. Musimy udać się do Grambera, którego chata znajduje się na zachodzie, czyli na prawo. Buty mamy rycerskie, które można kupić najczęściej w sklepie na 10 level. My idziemy do tego całego tutaj ziomeczka, który jest bardzo, bardzo blisko na szczęście. I oczywiście klikamy, dostajemy kolejnego questa. Idź na most znajdujący się nieopodal i spróbuj coś złowić. Mamy tutaj miejsce, jak widzicie, jest źródło wody, ale jest dobre miejsce na wędkowanie. I zarzucamy wędkę, otrzymujemy surową rybę, wracamy z tą rybą. No i mamy całkiem niezłą sztukę, kolejny exp i do tego rozpoczynamy automatycznie kolejnego questa. Musimy udać się do niejakiej Senki, jeżeli to była ta mała dziewczynka, gdzie ona była? O, tu była, zawsze tutaj była. I się pytamy, co się stało, czy to pająków się tak boisz? Pewnie, my ci pomożemy. I musimy zabić 5 dużych pająków i 5 pająków krzyżaków. Tutaj wiem, że są duże na pewno. To sobie szybko je ubijamy. Oczywiście przy okazji znowu kolejne jakieś itemki. Zbieramy tutaj te przędze pająka, ponieważ przydadzą nam się. Musicie ich uzbierać tak ze 3 sztuki chyba. O, tutaj te pająki się na nowo chyba pojawiły, bo nigdy, nigdy, nigdy ich tutaj nie było. Także wydaje mi się, że są tutaj na świeżo. To pytanie, gdzie są pająki krzyżaki w takim razie, ale to zaraz się dowiemy i wam wtedy powiem. Dobra, mamy 3, więc już na pewno będziemy mogli kontynuować questa. Musimy jeszcze zabić 5 pająków krzyżaków. Ja sobie muszę jakieś dodatki zaraz tutaj wklepać, żebym mógł zobaczyć na mapie. No i dobra, jestem z powrotem, mam już Margo mapę i możemy iść poszukiwania. Tutaj się dowiedziałem od Sidesa niejakiego, który sobie tutaj biega, że tutaj gdzieś na pewno respią się te pająki. Może ich nie widać, ale gdzieś tutaj na stówę muszą się co chwilę respić. O, mamy jednego, którego niestety mi ten sam ziomuś ubił. O, tutaj mamy już 3. Także zabijamy jednego, drugiego. I tak musicie poszukać, żeby było ich 5. Tam na pewno są jeszcze ze 2-3, które on przed chwilą zabił, więc tam na pewno jakoś sobie poradzimy. Także musimy chwilę poczekać, żeby nam się zrespiły. No, jak mówiłem, tak też się stało. Tutaj już się zrespił kolejny pająk krzyżak. Zaraz się zrespią te, które przed chwilą zabiliśmy. I możliwe, że są gdzieś tutaj jeszcze porozkładane. Wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe, że gdzieś może tutaj jeszcze będą, albo gdzieś są pochowane, no nie wiem. Na pewno tutaj są, że tak powiem, pewniaki, jeżeli chodzi o pająki. I tutaj na pewno nam się zrespi tych 5 sztuk, które potrzebujemy do naszego questa. Dobra, mamy już zabite na pewno 5.
patrzymy. Musimy wrócić teraz do naszej sęki, no to szybko lecimy. Jak widzicie, już się trochę tutaj obłowiłem w różne przeróżne itemki. Mój level jest teraz tutaj 9,34% i mam nadzieję, że dostanę za tego questa na tyle expa, że będę miał już bardzo, bardzo blisko, żeby wbić ten 10 level. Czyli tak teraz mogę stwierdzić, że wbicie 10 levela, patrząc na moje dwa filmy, chociaż nie wiem ile trwał pierwszy, ale dobra. Co teraz? Idź do miasta i znajdź w nim Alrika. Dobra, wiem gdzie jest. Czekajcie, ile trwał pierwszy filmik? Zaraz zobaczę. Gdzie są jakieś moje filmy? Tu są moje filmy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pierwszy film trwał 15 minut, plus te 5. Teraz już jest 6, 7. No to jakby uciąć to, że gadam i w ogóle trochę sobie za dużo nieraz potrafię zagadać, no to 20 minut i mamy 10 level, full kasy, full EQ i możemy śmiało robić nie wiadomo jakie rzeczy. Także naprawdę teraz się wszystko tutaj przyspieszyło w tej wiosce cygańskiej, więc teraz pewnie na nowych światach ludzie będą robili najszybszych tancerzy, żeby jak najszybciej wbijać level. Dobra, masz jakieś cuda z pajęczyny, daję ci naszą pajęczynę i otrzymuję rękawice pajęcze na level 12, czyli kolejny nasz itemek i to są bardzo dobre rękawice. Dlaczego? Bo mają pancerz, tutaj akurat 9, ale mają też wszystkie cechy, czyli ulubiona rzecz dla małych leveli, czyli wszystkie cechy. Ponieważ jak wiecie, to dodaje nam i te cechy, które są gdzieś tutaj i te, które są na górze, czyli siła, zręczność, intelekt. I do tego buty, które dadzą nam szybkości, czyli to, że będziemy mogli na przykład mieć dwa ataki pod rząd. Ale my wróciliśmy do sęki, a nie, dobra, nie, nie. Musimy wrócić do Gambera, a nie do sęki. Więc idziemy do niego. Obroniłem twoją Curunię. I otrzymaliśmy kolejny raz 819 punktów, znowu 300 zł. I do tego ciekawą rzecz, czyli zwój teleportacji do Karkahan. Może się nam przydać, ponieważ w Karkahan będziemy mogli sobie coś tam zrobić, zanim będziemy mieli zwykły teleport, który jak wiecie jest tam od levela chyba 22 albo 17, albo czekajcie, od 17, tak? Od 15, od 16 albo od 17, no nieważne. Tak czy tak mamy taki właśnie teleporcik, który będziemy mogli wykorzystać, czyli kolejna dobra rzecz. No i to tyle co z nowymi questami i z tancerzem Ostrzy. Jutro nagram nową wioskę Tropicieli i leśną przełęcz, czyli mapkę tutaj przy wiosce Tropicieli. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.